Zanieś im to. Pan junior znowu będzie zły. Rób, co ci każe. Idź. Pieszczoty ułatwiają porozumienie. A ja sądziłam, że rozmowa. Może chipsów? Nie, dziękujemy. Daj je lepiej domowej papudze. Staram się tylko być miła. Powiedz swojemu panu, że spędzimy tu jakieś 2 godziny. Zrozumiano? Zanieś im to. Pan junior znowu będzie zły. Rób, co ci każe. Idź. Pieszczoty ułatwiają porozumienie. A ja sądziłam, że rozmowa. Może chipsów? Nie, dziękujemy. Daj je lepiej domowej papudze. Staram się tylko być miła. Powiedz swojemu panu, że spędzimy tu jakieś 2 godziny. Zrozumiano? Nie zniosę tego. Widzę, że jesteś zakochany po uszy w Juliecie. Nie, po prostu zakochany. Jak wariat. Witajcie. Wybaczcie, chodź, kochanie. Dokąd? Wezwałem cię, bo twoja kuzynka już od godziny siedzi z juniorem w pokoju. To dobrze. Jak możesz się cieszyć? Pozwolisz, żeby robiła z nim to, czego my nie mogliśmy? Twój brat ją ubóstwia. Tworzą piękną parę. Niepotrzebnie wtrącam się w cudze sprawy. Idę spać. I po to mnie tu ściągnąłeś? Opowiedziałem ci już o swoim życiu i lamach. Wspaniała historia, powtórz ją. Słyszałaś 2 razy. Nie szkodzi.
Może pójdziemy do salonu? Nie ma sensu, żebyśmy rozmawiali w sypialni. Jestem porządną kobietą. Owszem, ale niezbyt szczerą. Co robisz? Zobaczysz. Manipuluje moim synem. To typowe dla takich dziwek jak ona. Musisz mi pomóc, bo nie wiem, jak przeszkodzić im w ślubie. Octavio to dureń. Ta kobieta rzuciła na niego urok i nikt nie jest w stanie wyrwać go z jej szponów. Mylisz się. Ja to zrobię. Wciąż nie wiemy, jaki jest kurs naszych akcji. To niedobrze. Cześć, kuzynko. Dobry wieczór. Nie wiedziałem, że jesteś. Byliśmy u mnie. Pański syn jest taki zabawny. Pójdę już. Zostawiłam skarpetkę w sypialni. Przyniosę ją. Jest taki namiętny. Oddawaj. Chcesz ją nosić po domu jak trofeum? To trofeum. Nie tracisz czasu. Myślałeś, że będziemy tylko rozmawiać? Milcz, łajdaku. Dobrowolnie dała mi to, czego ty nie zdobyłeś siłą. Co tu się dzieje? Opanujcie się, odbiło wam? Jesteś jeszcze gorsza ode mnie. Od królowej Puszczalskich? Ja się przynajmniej nie poniżam, bo Junior i Roberto sami za mną latają. Obaj dali ci kosza, żeby tańczyć jak ja im zagram. Akurat. Co za wstyd. Odwiozę cię do domu. Wolę pojechać z Juniorem. On umie prowadzić i we wszystkim jest rewelacyjny. Idziemy? Wybaczcie, dobranoc. Idę spać. Musisz ją odwieźć. Niech zamówi taksówkę. Pojedź taksówką. Po co? Jestem samochodem. Można? Wejdź. Dobry wieczór. Właśnie rozmawiamy. Wiem, co robicie. Ale dobrze, że ona tu jest, bo chcę z nią porozmawiać. Słucham. Czy to prawda, że chcesz wyjść za Octavia? Czyżbyś nie wyrażała na to zgody? Nie jest potrzebna temu durniowi. Popierasz nas? Sam musisz ponieść konsekwencje swojej decyzji. Licz się ze słowami. Wiem, co mówię. A ty jesteś jedyną osobą, która na tym straci. Co masz na myśli? Winszuję wam. Tylko, że zaraz po ślubie macie się wynieść z tego domu. Czy to jasne? Będziesz musiał sam utrzymywać swoją żonę. Otwórz drzwi. Nic nie powiesz? Otwórz. Dlaczego milczałeś? A co miałem powiedzieć?
Junior jest lepszy od brata? Jeszcze godzinę temu mówiłeś co innego. Ale zdałem sobie sprawę, że Julieta wodzi Roberta za nos. Twierdziłeś, że jest inteligentny. Dzisiejsza scena zbiła mnie z nóg. Roberto nie jest już taki jak dawniej. A może to Junior się zmienił? Owszem. Wyobraź sobie, że uwiódł Julietę w swoim pokoju. Wykorzystałaś mnie, a ja zgodziłem się na to. Chcę tylko wiedzieć, co będzie z nami. Masz rację, to była farsa. Ale zawsze doskonale czułam się w twoim towarzystwie. Za to Roberto jest denny. Jestem mu wdzięczna, że uratował życie mojego syna, ale nie wiem, jak się go teraz pozbyć. Wybacz, że o to zapytam, ale czy nie wykorzystujesz mnie ze względu na firmę? Skądże? Gdybym miała się do kogoś przymilać, to do Patricji. Czego chcesz? Jeszcze pytasz? Chyba zasłużyłem choćby na wyjaśnienie. W końcu mieliśmy się pobrać. Co ty powiesz? Nie wtrącaj się. Właśnie, że będzie. I wyjdź, bo chcemy być sami. Dlaczego nie powiedziałaś mu, że widzę? Wyobrażasz sobie reakcję rodziny? Chcę, żeby się dowiedziała. Ty chyba oszalałaś. Twoja obecność w tym domu jest zbędna. Dlatego jutro rano masz się wynieść. To jeszcze nie koniec, wiem. Ty trafisz do rynsztoka, a ja zostanę w swoim domu. Co się stało? Stara wypędziła mnie z domu. Sprawy inaczej by się potoczyły, gdybyśmy wspólnie je rozegrali. Jutro wyjeżdżamy. Wykluczone. Przybyłem tu, żeby się obłowić i nie zamierzam dać za wygraną. Masz rację. Nie opuścimy tego domu. Zaraz wracam. Kto? Ja. Musimy sobie coś wyjaśnić. Będzie mi ciebie brakowało. Jak żmij w łóżku. Nie wierzę, że chcę, żeby rodzina poznała prawdę o twojej udawanej ślepocie. To uwierz, bo i tak jesteś na straconej pozycji. Jutro rano nie chcę cię widzieć w moim domu. Zrozumiano? Inaczej każę cię wyrzucić. Na co czekasz? Wynocha! Dlaczego jesteś zły, że spotykam się z Julietą? Bo jestem. Zapomniałaś już o nas? O nas? Mam cię dość. Przestań. Nie chciałeś mnie odwieźć, a przyleciałeś do tej La Firendy? Wypraszam sobie obelgi. Wyjaśnij ci. Wynoś się. Nie pozwolę, żebyś znowu mnie wykorzystał. Co się tak gapicie? Koniec przedstawienia. I to szczęśliwy. Zostaliśmy sami. Niestety zrobiło się późno i muszę się położyć. Dobranoc, kochanie. Śnij o mnie. Odprowadzę cię. Thank you.
Nie chcę żadnych gości. Twoja babcia wyrzuciła mnie z domu. Choć raz podjęła słuszną decyzję. Masz jej powiedzieć, że muszę tu zostać. Ani mi się śni. Zapomniałaś już, kim jesteś? Chcesz, żeby Mercedes się dowiedziała? Moja szwagierka nie chce pani przyjąć. Nie wyjdę, dopóki z nią nie porozmawiam. Znają pani. Ale ona nie wie, do czego jestem zdolna. Proszę jej to powtórzyć. Nie, to nie. Ta kobieta ma odejść. Pani Eugenia wychowywała mnie od dziecka. Zrób to dla mnie. Nie, ma odejść. Pani Patricia nie wyjdzie, dopóki z nią nie porozmawiasz. Następna pluskwa w domu. Muszę się ich pozbyć. Przekonała się? Nie. A Eugenia zagroziła, że jeśli ją wyrzucą, wyzna całą prawdę. I co teraz zrobisz? Na wszelki wypadek spakuję się, zanim wybuchnie bomba. Julieta dostanie nauczkę. W jaki sposób chcesz przejąć hipotekę juvenil? Jest w rękach Patricji. Z tym nie będzie problemu. Najważniejsze, żebym zdobył pieniądze. W takim razie powiem jej, że nie jesteś Julietą, tylko perłą. Starałam się, ale zna pani Mercedes. Radzę ci spakować manatki, bo razem opuścimy ten dom. Proszę bardzo, niech jej pani powie. Przyjmuję teraz gościa w salonie. Coś ty zrobiła? To nie fair. Życie nie jest fair. Alberto mi nie wierzy, a wszystko przez to, że nie chcesz wyjawić swojej tajemnicy. W grę wchodzi szczęście Ginny. Zapłaciłam ci za milczenie. Ale nie jestem twoją niewolnicą. Wyrzuty sumienia nie dają mi spokoju. Nie piśniesz słówkiem. Nie waż się, bo pożałujesz. Alberto musi wiedzieć, że to ty jesteś matką dziewczynki, którą umieściłam w internacie. Zabraniam ci. Nie poświęcę dla ciebie szczęścia mojej rodziny. Poproszę jednak męża, aby nikomu o tym nie mówił. Widzę, że nie zdołam cię przekonać. Ale chcę ci coś pokazać. Chodźmy do gabinetu. Dam sobie radę. Co chcesz mi pokazać? Coś, czego jeszcze nigdy nie widziałaś. Moje upokorzenie. Błagam cię, nie wyjawiaj nikomu tej tajemnicy. Daj spokój. Mogę paść na kolana. Nie trzeba. Nie mów tego nikomu. Powinnaś mnie zrozumieć, bo sama też jesteś kobietą.
Musiałam pozbyć się tego dziecka. Urodziłam je, będąc dojrzałą kobietą. Miałam ułożone życie. Postąpiłaś jak tchórz. A te pieniądze nie zapewniły mi spokoju sumienia. Nie kazałam ci ich przyjąć. Zrobiłaś to z własnej woli. Ulituj się nade mną. Zlituj się nad niewidomą kobietą. Ja także cierpiałam w małżeństwie. Enrique zdradzał mnie na prawo i lewo. Dlatego pewnego dnia postanowiłam odpłacić mu pięknym za nadobne. No i zaszłam w ciążę. Enrique ukrywał mnie przez 6 miesięcy, patrząc, jak staje się coraz grubsza. To była moja zemsta. Jaka zemsta? Spodziewałam się dziecka innego mężczyzny, a Enrique musiał zachować milczenie. Ale żadne z was nie pomyślało o losie tego biednego dziecka. Żal mi cię. Belén? Nie ma Jasmine, jesteśmy sami. Co mi pan proponuje? Nic, czego byś nie chciała. Chodźmy w jakieś ustronne miejsce. Przygotuj ten raport. Podpiszcie to. Flirtujesz z sekretarką? Oszalałeś? Belén jest w tym samym wieku co Rosenda. Pase, señora, con cuidado. Ostrożnie. Ay, señora Eugenia. Mercedes, quiero que hables. Musimy porozmawiać. Każ Miguelowi wyprowadzić tę kobietę. Dobrze. Zaczekaj. Odejdę, ale chcę się pożegnać z Mercedes. Ale ja nie chcę. Wynoś się. Szkoda, bo przyszłam opowiedzieć ci bajkę. Smutną historię o porzuconym dziecku i perłach. Myślę, że powinnaś jej wysłuchać. Wiem wszystko. To ty jesteś matką tej dziewczynki. Kto by pomyślał? Córka w tak dojrzałym wieku? Jesteś podła. Podoba mi się, kiedy mówisz tak do mnie. Jesteś okrutna. Nie tak jak ty. Wzruszyłam się, słuchając twojej smutnej historii. Pójdę już. Ale najpierw pożegnam się z całą rodziną. Będą zaskoczeni, kiedy opowiem im o twojej udawanej ślepocie i porzuconej córce. Nie musisz odchodzić. Czuj się jak u siebie. To miło z twojej strony. Dokąd chcesz pójść i to z tak małym dzieckiem?
Doktor twierdzi, że Kike powinien dorastać w spokojnej atmosferze, czyli nie tutaj. Popełniasz błąd. Ten dom należy także do ciebie. Babcia nas nie chce. Powiedz prawdę. Odchodzisz, żeby od czegoś uciec? Podobno stara cię wypędziła. Wczoraj, a dzisiaj błagała mnie na kolanach, żebym została. Te lo juro. Me suplico hincada que no me fuera. Nie wierzę. Więc ją zapytaj. A potem umyj samochód, bo wybieram się na zakupy. Nie postawisz na swoje. Co ci jest? Nie wiesz, że najpierw się puka? Dlaczego płaczesz? Ja? Wydaje ci się. Pewnie masz rację. Przyszłam ci tylko powiedzieć, że Julieta odchodzi z domu. Próbowałam ją przekonać, ale podjęła już decyzję. Znam doskonałe miejsce. Niedaleko stąd. Spotkamy się na parkingu. Wychodzę. Będę za jakieś 3 godziny. No me tardo mucho. Nos vemos en 3 horas. To już koniec. Żegnajcie marzenia. Nie udało ci się zdobyć miłości Santiago? Owszem, ale to już nieważne. Martwię się tylko, co będzie z małym. Jak to co? Zabierzesz go ze sobą. Teraz ty jesteś jego matką, a matki nie porzucają dzieci. Mnie porzucono. Poza tym nigdzie nie będzie mu tak dobrze jak tutaj. Wygoda to nie wszystko. Najlepiej będzie mu z tobą. Nie opuszczaj go, proszę. Pomóż mi, Julieto. Nie zostawiaj mnie samej. Bardzo się boję. Co się dzieje? Chcę ci powiedzieć coś ważnego, zanim odejdę. Zostawię was same. Nie, muszę wam coś wyznać. Nie jestem szczęśliwa w tym domu. Prawda? Spróbuję ci pomóc. Chodź, porozmawiamy spokojnie przy kawie. Doskonale cię rozumiem. Jesteś spięta i przepracowana. Musisz się odprężyć. Co pani wyprawia? Powinnaś mi podziękować, że zamknęłam ci usta. Zostaję w domu. Przecież Mercedes zmieniła zdanie. Prosiła, żebym została. Dlatego nie martw się, bo nikt nie pozna twojej słodkiej tajemnicy.
te encuentro. Nareszcie. Myślisz, że zaczeka? Nie, dziś rano zagroził, że pójdzie na policję. A co z Robertem i udziałami? Wycofał się. Ale nadal będę go namawiał. Lepiej zatrzymaj udziały. Mam już dość tego szantażu. Jeszcze dzisiaj opowiem o wszystkim policji. Wszystko się wyjaśni. Nie pozwolę, żebyś trafiła za kratki. Junior? To moje stanowisko. Od tej chwili on będzie reprezentował nasze interesy w Juvenil. Kiedy wyjechałem do Indii, zająłeś mój stołek w Madame Belle. A teraz ja odebrałem ci posadę w Juvenil. Zostaw go. Co ci nagadał, że postanowiłeś wsadzić go na moje miejsce? Nie ja, tylko Patricia. To ona podejmuje teraz decyzję. Nie pozwolę ci zająć mojego miejsca w dżungli. Mieliśmy być sami. Co tu robimy? Mam dla ciebie niespodziankę. Naprawdę? Jaką? Pan Benares. Twoja niespodzianka. Miło mi pana poznać. Świetna robota. Co to ma znaczyć? Rozumiem, że czuje się pan nieswojo, ale proszę niczego się nie obawiać. Czy może mi pan to wyjaśnić? Mamy sporo do omówienia. Roztrwonił pan w kasynach całą fortunę swojego ojca. Problem w tym, że to nie były jego pieniądze, tylko nasze. Nie wiedziałem. Proszę nie udawać. Doskonale pan wiedział, czym zajmował się pański ojciec. Moi przyjaciele namierzyli pana wiele lat temu i wyświadczyli panu dwie przysługi. Po pierwsze, pozwolili, aby wydał pan pieniądze naszej organizacji. Po drugie, nie zastrzelili pana przy pierwszej okazji. Najwyższy czas, aby spłacił pan dług. Więc już nie żyję. Nie mam pieniędzy. A kto powiedział, że chodzi nam o pieniądze? Mam dla was dobrą wiadomość. Ty nie możesz mieć nic dobrego. Mylisz się. Przekonałam Julietę, żeby została w domu. Kamień spadł mi z serca. Bałam się, że naprawdę odejdziesz i zabierzesz mojego chłopczyka. Nie zgadzam się. Wpadasz tu jak szalony i wrzeszczysz. Dlaczego przekazałaś moje stanowisko juniorowi? Nieważne. Manipulują tobą. Nie krzycz na nią. Spokojnie. Nie wtrącaj się. Puść go. Przepraszam. Znam tę historię. Czego ode mnie chcecie? Żeby stał się pan ważnym i wpływowym człowiekiem. Obiecuję, że zajdzie pan bardzo wysoko. Będzie pan kierował ogromną firmą kosmetyczną. Jaką? Chyba się pan domyśla. Juvenil. Nie mam w niej nawet udziałów. W oddziale krajowym. Ale my mówimy o juvenil międzynarodowym. O milionach dolarów. A pan będzie kierował filią w Europie. Ja?
Sí, usted. Stanie się pan jednym z największych przedsiębiorców w kraju i najbardziej wpływowych na świecie. Martwię się tym porannym zajściem. Wszystko się ułożyło. Jak? Pani Eugenia dogadała się z Mercedes i już mnie nie wyda. Chodź, muszę ci coś powiedzieć. Esta es precisamente la persona. Junior, Felipe. Hola, mi amor. ¿Powiedziałaś im? ¿Ya les contaste de lo nuestro? Ay. Właśnie zamierzam. Junior i ya jesteśmy razem. Tonta, cierra la boca. Dlaczego tak się dziwisz? Es extraña que Junior y yo seamos novios. Ay, César. No sabe, tak się cieszę, że pan przyszedł. Coś się stało? Wszystko i nic. Na szczęście maluch jest zdrowy, ale reszta... Proszę mówić jaśniej. Krótko mówiąc, wszyscy oszaleli. Mercedes płacze albo śmieje się sama do siebie. Rosenda wścieka się na Julietę, a Julieta najpierw odchodzi z domu, po czym zostaje. Mogę z nią porozmawiać. Jest teraz w pracy. Julieta nie chce z tobą rozmawiać. Zamknij się. Muszę pomówić z tobą na osobności. Nie mamy o czym rozmawiać. Proszę cię, aleś ty uparty. Wiedz, że jestem pewien swojej dziewczyny. Dobrze? Powtórzę. Niestety nie możesz z nią porozmawiać, bo ma gościa. Przyszedł doktor Altamirano. Chętnie się z nim przywitam. Przyszedł do mnie. No Roberto. Stanąłeś w mojej obronie. Twój brat z łatwością położyłby mnie na łopatki. Nieważne. Liczy się twoja odwaga. Zrobię dla ciebie wszystko, bo tylko na tobie mi zależy. Dziwnie się zachowuje? Może dlatego, że coś cię trapi? Nie. Dziecko jest zdrowe. Hola, Roberto. Usiądź. Omawiamy ważne sprawy. Powiedziała już, co mi zrobiła? W klinice zgodziła się zostać moją żoną. A po powrocie do domu natychmiast wbiła mi nóż w plecy. Zależało jej tylko na szpiku dla syna. Żałujesz, że byłeś dawcą? Ależ skąd? Zrobiłbym to raz jeszcze. Ale zachowanie Juliety jest karygodne. Mówiłam, że cię kocham, ale już mi przeszło. A teraz wyjdź, bo mamy sporo do omówienia. Do widzenia. Jest pan dżentelmenem. Czy to prawda, że rozmawialiście o ślubie? Tak. Ale później nakryłam go w łóżku z moją kuzynką. Doktor. Czy to coś poważnego? Kiedy wystąpiły te objawy? Jakiś rok temu. Zlekceważyłam je, bo nic mi nie dolegało. Ale teraz bardzo mnie boli. Ból nie musi oznaczać poważnej choroby. Mimo to trzeba wykonać badania. Dlaczego drzesz koty z Robertem? Bo jest beznadziejny.
ale był dawcą szpiku dla Enrique. Mówiliście także o ślubie. On mówił. Dlaczego zabrałaś go na operację? Żeby uratował mojego syna. Roberto jest jego ojcem. Przecież Roberto twierdzi, że nic między wami nie zaszło. To prawda. Nasz związek skończył się na jednym pocałunku. Skoro nie spaliście ze sobą, to jak on może być ojcem twojego dziecka? Kike nie jest moim synem. To dziecko innej kobiety. Nie jesteś jego matką? Chciałabym. Nie dlatego, że Roberto jest ojcem, ale chciałabym nosić go w sobie. Nic nie rozumiem. Jest synem mojej przyjaciółki, która zginęła w wypadku. Spała z Robertem. Nie miał pojęcia, że zaszła w ciążę, a my uzgodniłyśmy, że nie dowie się o istnieniu dziecka. Niestety, nasze ścieżki się skrzyżowały. To wspaniale, że kochasz tego malca, ale nie powinnaś ukrywać prawdy przed Robertem. Nigdy mu jej nie powiem. Kogo chcesz oszukać? Dobrze wiesz, że dziecko potrzebuje obojga rodziców. Sama sobie poradzę. Enrique no necesita de su padre. Postąpiłaś szlachetnie, zajmując się tym chłopcem. Rozumiem też, że go kochasz i bronisz. Uważam jednak, że Roberto ma prawo znać prawdę. Nie wspierał jej, a teraz, gdy ona nie żyje, rościłby sobie prawa do dziecka. Dziecko to najważniejsza osoba w życiu mężczyzny. Mówię to z własnego doświadczenia. Niedawno sam dowiedziałem się, że mam córkę. Nie wiem, kim ona jest, ale kocham ją całym sercem. Jestem ojcem i długo nie miałem o tym pojęcia. Nie trudno ją będzie odnaleźć. Patricia w końcu panu powie. A pan musi poruszyć niebo i ziemię, aby spotkać się z córką. Czemu tylko ja mam prawo znać prawdę? Powinnaś poradzić to samo Robertowi. To co innego. Pan wie, że ma dziecko. On nie. Posłuchaj mnie uważnie. Pewnego dnia będziesz żałować tego, co zrobiłaś. Staram się być sprawiedliwa. Sprawiedliwa? Także dla syna? Co będzie, kiedy zda sobie sprawę, że jego rówieśnicy mają matkę i ojca, a on nie? To co innego. Podjęłam już decyzję. Ale pomogę panu odnaleźć córkę. Czasami myślę, że Patricia zrobiła to wszystko, aby zemścić się na mnie i zaczynam wątpić w istnienie tego dziecka. Zemścić się? I tak byś się dowiedziała, więc lepiej ci powiem. Patricia mnie kochała, a ja ją zdradzałem. Co to oznacza? Moja diagnoza była prawidłowa. Występujące u pani objawy wskazują na przerost jajników. Czy to poważne? Tak, ale zrobimy co w naszej mocy. Boję się. Musi pani natychmiast wykonać te badania. Proszę przyjść, jak tylko odbierze pani wyniki. Nie mogę powiedzieć nic konkretnego, dopóki ich nie zobaczę. Dziękuję.
Pase usted. Con permiso. Było nam dobrze, planowaliśmy ślub, a ona obraża się o jakąś głupotę i mści się na mnie, romansując z moim własnym bratem. Julieta od początku wydawała mi się dziwna. Zanieś im to. Pan junior znowu będzie zły. Rób, co ci każe. Idź. Pieszczoty ułatwiają porozumienie. A ja sądziłam, że rozmowa. Może chipsów? Nie, dziękujemy. Daj je lepiej domowej papudze. Staram się tylko być miła. Powiedz swojemu panu, że spędzimy tu jakieś 2 godziny. Zrozumiano? Zanieś im to. Pan junior znowu będzie zły. Rób, co ci każe. Idź. Pieszczoty ułatwiają porozumienie. A ja sądziłam, że rozmowa. Może chipsów? Nie, dziękujemy. Daj je lepiej domowej papudze. Staram się tylko być miła. Powiedz swojemu panu, że spędzimy tu jakieś 2 godziny. Zrozumiano?